To kolejna reprezentacyjna ulica Odessy przed nami. No, tych reprezentacyjnych ulic, ja bym powiedział, że jest dużo więcej. No, taka bardzo ciekawa ulica, Tyraspolska, nazwa ulicy Tyraspolska. No dlaczego? Dlatego, że to był trakt swojego czasu na Tiraspol. Ta droga prowadzi w kierunku słynnej dzielnicy, o której na pewno wiele osób słyszało, przynajmniej ci, którzy czytali książkę Izaka Babla, Odeskie opowiadania, czyli słynna Mołdawanka, dzielnica przestępcza. Kiedyś, niegdyś obrzeża Odessy, no teraz w zasadzie prawie centrum. A wy jesteście z Mołdawianki? Da, ja z Mołdawanki. Żywu, gdzie oblastnoj przyzemnoj. Tam, gdzie przyzywają w armii ludzi, rybiat młodych. Ja by też poszedł, no ja stary. A jak wy się nazywacie, czy możecie powiedzieć? Mnie? Albert Dobrowolski. Czyli Polak? Da, Polak. Mój bacia był Polak. Вот. Pojechał jeszcze w 17 году, или когда приехал сюда, женился на маме. Мама немка. Dzień dobry, tym razem Odessa, portowe miasto Ukrainy. Rozmawiamy z Borysem Tynką, przewodnikiem właśnie po Odessie. Cześć, witaj. Witam serdecznie, dzień dobry. Na początku zacznijmy od zarzewia, od historii tego miasta, ponieważ widzimy tutaj klimatyczne uliczki, wąskie ulice, stare, trochę zaniedbane kamienice, magiczne podwórka. To wszystko sprawia wrażenie takiego dawnego świata. Natomiast samo miasto jest chyba dosyć młode. Tak, miasto jest stosunkowo młode, ma raptem 228 lat, zresztą oficjalna data powstania Odessy to jest 2 września 1794 rok, ale tutaj jest pewien spór między historykami, mianowicie no, część oczywiście cały czas tutaj trzyma się tej daty 2 września 1794 rok, kiedy to zostały wbite pierwsze pale pod budowę nowego portu, natomiast są historycy, którzy wspominają datę 1415 rok, czyli pod tą datą Jan Długosz w swoich słynnych kronikach wspomniał o pewnej osadzie Kociubejew. Osada Kociubejew właśnie dokładnie była położona swojego czasu, to był XV wiek, na terenie dzisiejszej Odessy, więc tak, jedni historycy twierdzą, że to Katarzyna II Wielka założyła Odessę swoim rozporządzeniem z 27 maja 1794 roku, natomiast są również historycy, którzy twierdzą, że Katarzyna II Wielka jedynie zmieniła osadę Hadżybej po prostu w Odessę, zmieniając równocześnie oczywiście nazwę. Niestety Odessa też odczuła to, że Rosja napadła na Ukrainę. Odessa była wielokrotnie ostrzeliwana rakietami. Być może ofiar nie jest tak dużo jak na przykład w innych miastach, choćby w Kijowie czy w Charkowie, ale też były ofiary śmiertelne. Jedna z rakiet trafiła w zwykły blok mieszkalny, gdzie zginęła m.in. 3-letnia dziewczynka, zginęło wtedy 5 osób. Rakiety trafiały również w lotnisko, rakiety trafiały w cmentarz. Wychodzi na to, że Rosjanie się boją nawet osób martwych. Również jedna z rakiet trafiła w obiekt turystyczny, który znajduje się w okolicach 16 stacji Wielkiej Fontanny. Jeżeli chodzi o te sprawy na styku historii i polityki, Rosjanie twierdzą, że Odessa to rosyjskie miasto ze względu na historię tego miejsca, w którym właśnie jesteśmy. Natomiast jak to wygląda teraz? Czy teraz ty, będąc tutaj, bardzo często odczuwasz prorosyjskie sympatie, czy jest dokładnie odwrotnie? Miasto jest w 100% lojalne wobec Ukrainy. Przesadziłbym chyba, mówiąc, że w 100% jest lojalne wobec Ukrainy. Myślę, że w każdym mieście znalazłby się jakiś kolaborant, który by chciał współpracować z wrogiem, w tym przypadku z okupantem rosyjskim. Odessa to była zawsze specyficzne miasto. Jeszcze nawet w czasach Związku Radzieckiego Odessa była takim, jakby to powiedzieć, może nie tyle niechcianym dzieckiem, ale takim dzieckiem upartym, które no nie podobało się władzom. Może właśnie dzięki temu Odessa się nie doczekała choćby metra. No oczywiście musimy wziąć pod uwagę te katakumby, które uniemożliwiają budowę metra, ale jednak mimo wszystko to metro można było podobno według naukowców z Leningradu wybudować. No to jest taki przykład.
Odessa nie była nigdy prorosyjska, proukraińska. Odessa była zawsze proodeska. Tu jest naprawdę niesamowicie rozwinięty lokalny patriotyzm. Ludzie kochają swoje miasto. Bardzo często, bardzo pieszczotliwie określają je takim mianem Odessa Mama. Trzeba ją znieść. Trzeba znieść ją. Ona nie powinna być. Bo Jekaterina to... Российская проститутка. Российская проститутка. И Екатерина I, и Екатерина II. Екатерина II знищила всю Запорожську Січ. Всіх українців катувала. Треба її знести. Це російські провокатори поставили пам'ятник Екатерині. Цього не повинно бути. Батько наш Бандера, Польща во. Фонтан. Да. Польша. Моя фамилия какая? Яка? Угадай. Угадай. Какая? Яка фамилия? Да, яка? Польская. Ковальский. А Ковальский? Ага, то пан с походжения поляк. Мой прапрапрадед был поляком. Jak Ukraina, to cerkwie. Widzimy te wspaniałe złote. Tak, ale piękniejsza cerkiew jest, jedna z najpiękniejszych cerkwi, to ta po lewej stronie, za chwileczkę będzie widać, to jest cerkiew świętego Panteleimona, zresztą ta ulica, którą teraz będziemy jechać, nazywa się Panteleimonowska. No widzimy, piękne kopuły, ogromne, bardzo ładna ulica. A wjeżdżamy na tą słynną ulicę Puszkińską, która na całej długości jest wyłożona kostką brukową. Po obu stronach są te piękne platany, tutaj nawet w lecie ta cała ulica jest ocieniona. W 2014 roku, 2 maj 2014 roku, były próby takiego, no powiedzmy, uczynienia z Odessy drugiego Donbasu, prawda? Były prowokacje, pamiętamy Kulikowo Pole. Na Kulikowo Pole zginęło kilkadziesiąt osób, spalone zostały żywcem w budynku związków zawodowych. To jest też taka czarna karta niestety w historii Odessy. To były osoby, które były prorosyjskie. Tak, to były prorosyjskie osoby. To były osoby, które założyły na Kulikowo Pole taki obóz jakby swój namiotowy. No i po prostu miały prowokować. I najprawdopodobniej tego podpalenia miejsca, tego budynku, w którym te osoby zostały spalone, dokonali ci prounijni, proukraińscy protestujący. Nikt nie został za to ukarany jeszcze. Nikt nie został ukarany, sprawy się ciągną. Jest bardzo wiele różnych wersji. Ja tutaj też nie chcę nikogo osądzać. To jest bardzo trudny temat. Ludzie starają się w Odessie o tym nie mówić. Tutaj zginęło parę osób zarówno ze strony tych zwolenników Euromajdanu, jak i właśnie te kilkadziesiąt osób spalone żywcem w budynku związków zawodowych. Naprawdę bardzo, bardzo smutna historia. No to była próba, tak, uczynienia z Odessy drugiego Donbasu. Na szczęście nieudana. Mamy tutaj taki kamyczek. Jak widzimy, jest on tego samego koloru, co większość kamienic w Odessie. To jest budulec, rakuszniak. Z tego właśnie rakuszniaka została zbudowana Odessa. Jakbyś mógł trochę nam wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Tak, no spokojnie można powiedzieć, że Odessa została dosłownie wyrwana z podziemi. Dosłownie, tak można powiedzieć. No tak, pamiętajmy, tutaj nie ma ani jednej rzeki, więc siłą rzeczy nie ma rzeki, nie ma możliwości zdobywania drewna, prawda? No z czego budować domy, jeżeli nie ma drewna. Cóż, no okazało się, że parę milionów lat temu tutaj na terenie dzisiejszej Odessy był ocean. Był ocean. Oczywiście z upływem lat muszelki, które opadały na dno, okazało się, że one znajdują się na powierzchni i można z tych właśnie muszelka, rakuszka, to jest z języka rosyjskiego właśnie, oznacza muszelkę, rakuszka, muszelka. Okazało się, że powstał materiał, który można doskonale obrabiać za pomocą na przykład pił.
No i pierwsi budowniczy Odessy stwierdzili, że ten materiał należy wykorzystywać. No i tak się stało. I proszę sobie wyobrazić, że cała stara Odessa w zasadzie została wybudowana z tego materiału żółtego, charakterystycznego materiału, właśnie dokładnie takiego wydobywanego z podziemi. Katakumby, oprócz tego oczywiście, że wydobywany był materiał budowlany, dzięki któremu w ogóle powstał centrum choćby starej Odessy, no to naprawdę służyło no, w różny sposób i w czasach rewolucji ukrywali się tam ludzie w czasie wojny, II wojny światowej, ukrywali się i partyzanci. No, weźmy pod uwagę, że w Odessie i w okolicach nie ma żadnego lasu, więc dzieci partyzanci mieli się ukrywać, jak nie właśnie w katakumbach. No później oczywiście... Trochę jak kanały w trakcie powstania właśnie. Dokładnie tak. Wojska rumuńskie bardzo się bały wchodzić do katakumb, ponieważ no, nie znali po prostu katakumb, a wejść do katakumb nie znając tej sieci korytarzy, no to naprawdę można no, albo zwariować, albo po prostu już nie wyjść z powrotem. W Odessie funkcjonują takie specyficzne sformułowania dla tego miasta. No, to miasto w ogóle jest takie trochę odrębne, charakterystyczne same dla siebie. Ty mówiłeś mi przed naszą rozmową, przed wywiadem o takim powiedzeniu ne fontan. Jak coś jest złe, to jest ne fontan. Rosja jest ne fontan. Teraz o co chodzi? No tak, Rosja jest zdecydowanie nie fontan. Nie fontan to jest takie określenie, które wzięło się, no trzeba cofnąć się mniej więcej o 150 lat. W Odessie był zawsze problem duży z wodą. No, to, że Odessa jest położona nad morzem, to o niczym nie świadczy. W Odessie nie było nigdy rzeki, więc nie było źródeł wody. Najbliższą rzeką położoną od Odessy jest Dniezno, no to jest kilkadziesiąt kilometrów stąd. No cóż, próbowano odszukać źródła wody i odnajdywano te źródła. I między innymi właśnie źródła z języka łacińskiego fontan, stąd nawet to jest określenie 16 stacja Wielkiej Fontanny. Znajdowano te źródła właśnie na Wielkiej Fontannie, na Małej Fontannie. To są takie rejony, bardzo przyjemne, sympatyczne rejony Odessy. Ta woda, która była pobierana z tych źródeł, była przywożona czasami w beczkach, na wozach do centrum miasta, gdzie oczywiście panie gospodynie sprawdzały jej jakość, kosztowały tą wodę. Jeżeli woda odbiegała od tego, powiedzmy, tej jakości, do której one były przyzwyczajone, te panie mówiły zawsze, o, to ta nie fontanny. No i stąd się wzięło takie, przyjęło się określenie właśnie, że nie fontan to jest coś gorszej jakości. Jeżeli artysta maluje jakiś obraz i komuś się on nie spodoba, stwierdzi, że to jest kiepski obraz, no po prostu stwierdzi, no ta nie fontan. No i tak się przyjęło, tak, Rosja jest teraz nie fontan.